A dzisiaj tak w sumie może bez przywitania, może tylko po prostu powiem witam, co tam u was. Widzimy się w kolejnej sesji ze Spyro 3. I na samym starcie chciałbym powiedzieć parę ogłoszeń. Przede wszystkim to, że wróciliśmy sobie do 30 FPS-ów, jeżeli chodzi o tę serię. Dlatego, że podjąłem decyzję taką, że nie mam niestety nagrywarki, która obsługiwałaby 1080p i 60 klatek na konsoli PS4. Więc póki nie załatwię sobie takowej nagrywarki, to myślę, że nie ma sensu robienia wymuszonego 60 FPS-ów. Natomiast myślę, że przy gierkach na PS3 sobie zostawimy 60 FPS-ów, bo mogę gry na PS3 nagrywać w jakości nawet 720p 60, tylko wiadomo, w OBS-ie podbite do 1080p, więc to myślę, że możemy sobie gry na PS3 zostawić na 60 FPS-ów, więc póki nie będę miał lepszego trochę sprzętu, to nie będzie po prostu 60 FPS-ach w grach na PS4. Ostatnim razem zwiedziliśmy właśnie sobie Ogrody Południa, no i pokonaliśmy tutaj bossa tutejszego, który tutaj jest, czyli w zasadzie to, jakby nie patrzeć, to był... to była Arena Rożca, dosłownie, to był właśnie nasz bossik. No i tutaj właśnie mamy pozostałe poziomy, które udało nam się zrobić, powiedzmy, na 100%, no może poza bambusowym tarasem, dlatego, że nie mamy tutaj, powiedzmy, postaci, która pozwoliłaby nam się cofnąć do tego poziomu. No i w tym świecie mamy stopiony krater, niezrobiony na 100%, tak więc obecnie mamy tylko dwa poziomy zaległe, ale to sobie kiedyś tam do nich wrócimy w tej serii. Dobra, to co, myślę, że bez zbędnego przedłużania lecimy na Wieczorne Jezioro, zobaczyć, co tam w trawie piszczy. No i dobra, jesteśmy już na Wieczornym Jeziorku, tak więc jest to nasza trzecia już lokacja, nasz trzeci świat, który będziemy sobie zwiedzać. I myślę, że tak jak to było w przypadku pierwszych dwóch światów, to zabierzemy się za te trochę gorsze poziomy, potem oczywiście zaliczając te trochę lepsze poziomy, tak mi się wydaje, że to będzie lepsze podejście do tematu. Tu już mamy w ogóle czwarty transport, którym dostaniemy się do czwartego świata i myślę, że dzisiaj to uczynimy, tak więc dzisiaj chciałbym cały trzeci świat przejść. Mam przynajmniej taką nadzieję, że mi się uda, aczkolwiek nie mogę mieć tutaj 100% pewności, bo nigdy nic nie wiadomo. No i dobra, co tutaj możemy teraz zrobić? Możemy sobie wspinać się po drabince, jak najbardziej tak. I co tu mamy u góry? A, mamy u góry tutaj poziom Sparksa, więc to dobrze się składa, dlatego że teraz będziemy mieli tutaj wzięte wszystko. Chociaż może nie do końca wszystko, ponieważ jeszcze wejdźmy na tę drabinkę. Bo pamiętam, że tutaj u góry była ten. Z tej góry właśnie stąd możemy się wybić. Właśnie tutaj. A tutaj jest jajko. I to pytanie, z kim jajko? Hania! Patrzcie, kurde, jaka ładna akrobatka z niej. Jeśli chodzi o trzeci świat, to tutaj muszę przyznać, że zaczynają się trochę poziomy, za którymi nie do końca przypadam, w sensie są one całkiem fajne, ale z drugiej strony jak często do nich wracam, to jakoś tak od niechcenia do nich wracam, więc no zobaczymy co tutaj ciekawego będzie. Wiem tylko, że się na pewno boję czwartego świata i tego super bonusowego poziomu, bo to tam dopiero będzie zgrzyt jak nic. Witaj, Spyro, ta super moc uczyni cię niezwyciężonym, ale tylko na jakiś czas. Wykorzystaj ją, by przejść obok ziejących ogniem i zdobyć ukryte za nimi jajo. Okej, nie ma problemu. Nie ma problemu, jak najbardziej tak. Steward, o proszę, Steward malutki. No dobra, może nie taki malutki, po prostu Steward to był. No i mamy tutaj żabole. 39 żyć. No dobra, już mamy 40 żyć. To więc to jest i tak bardzo ładny wynik, w przeciwieństwie do mojego let's playa ze Spyro 3 i Year of the Dragon na PS1. Tak więc tutaj mogę jak najbardziej sobie życzyć jak najlepiej. Bo idzie po prostu świetnie, idzie wybornie, mógłbym nawet rzec. Oj, tutaj mamy jajeczko. Ted
Tede. Jakby to powiedzieli niektórzy raperzy, bo tede taką... Jezu. Takie głupoty mi chodzą po głowie dzisiaj, że to jest masakra. Dobra, zobaczmy, co tutaj mamy jeszcze ciekawego. W ogóle to mi się też podoba, że mamy tutaj taką podwodną sekcję. Oj, tutaj mamy przyjaciela do uratowania, ale nim się zajmiemy potem. Bo to będzie naprawdę bardzo fajna postać, którą, uwierzcie mi, myślę, że polubicie. Przynajmniej ja ją bardzo lubię, bo jest bardzo fajny i waleczny. Że tak powiem, że lipopą. A teraz płyńmy sobie tutaj i eksplorujmy tą podwodę. To w ogóle to jest pierwszy raz, kiedy ten, sekcja podwodna jest połączona z takim normalnym światem. Bo wcześniej czegoś takiego nie było. Nie licząc oczywiście pierwszego świata w tej grze, ale tutaj chociaż są nawet poziomy pod wodą, więc... No można by powiedzieć, że teoretycznie... O! Siema, Jonasz. Wypuść mnie. Ale ty ładny jesteś, gościu. Normalnie, kurde, myślę, że każda wielorybica na ciebie poleci. Dobra, bierzemy tutaj dzbanuszki. Mamy wszystko i nic. W ogóle ile nam tych dzbanuszków brakuje? A, 254, czyli już mamy ponad połowę zebraną. Można by to tak ująć. Można by tak rzec. Ała, nie chciałem. Dobra, teraz pytanie, gdzie to było, bo to gdzieś było. Pewnie się zastanawiacie, o czym mówię. A, dobra, mamy to. O, proszę bardzo. Okej, ściana się przez chwilę zbugowała i nie chciała się zniszczyć. Mamy to na nagraniu. Tak więc gra się nami tutaj, przed nami nie ucieknie, jeżeli chodzi o takie coś. Luzak. Fajne imię, panie Luzak. Jak on słodko upadł. I jeszcze się, kurde, podrapał. No, kurde, coś niesłychanego. Dobra, gdzie mi jeszcze Sparks pokażesz, gdzie są te klejnociki? Tam są. A czemu mi o tym nie powiedziałeś, że tam są klejnoty, co? Co ty sobie wyobrażasz, gościu? Okej. Dobra, tutaj chyba do góry teraz trzeba. Tak jest, tutaj mamy jeszcze dzbany. Dobra, dziesiątka i tu chyba będzie jeszcze dziesiątka. Tak. Teraz tam coś jest jeszcze. Oj, to musimy polecieć do góry, bo już tutaj na dole raczej nic nie ma. Dobra, ładnie porobione. 372, czyli już brakuje nam niewielu, żeby zacząć teoretycznie poziomy robić. A, tutaj jeszcze coś jest. Haha. A widzicie, kurczę. A widzicie, tutaj coś jest. Tam jeszcze są. Kurczę, to będą chyba ostatnie już klejnoty, co? Powiedzcie, że tak. Tak jest, to były ostatnie klejnoty. Supi, mamy poziom zrobiony na 100%. Dobra, to co? Myślę, że chyba na sam początek polecimy sobie w Speedway. Żeby potem już przelecieć jeden z poziomów, żeby już mieć go zaliczonego. I potem, no, lecimy z tymi trochę gorszymi poziomami, więc zaczniemy od tego. Miodowy szlak. Ten chyba szlak pojawił się również w Spyro Season of Ice, z tego co pamiętam. No i oczywiście ten sam nasz ulubiony, jakże ponętny loading screen, tak więc... Lećmy sobie do góry, w dół, do góry, w dół, do góry, w dół, do góry, w dół. No. I szybko zleciało. Szybciej się trochę ta gierka ładuje teraz, z tego co widzę. Okej, co my tu mamy napisane? Miodowy szlak to ojczyzna zdecydowanie najszybszych pszczół wyścigowych świata, a zarazem jedyna kraina, która pozwala na wyścigi nocą. Okej. W sumie... Myślę, że na sam początek bym zrobił wyścig z bombusami.
Okej. Robi się, panie Sparks. Czyli lecimy teraz z tymi oto ziomeczkami. W ogóle muzyka, która tutaj leci, jest też całkiem okej. Lubiłem ją nawet też w wersji Greatest Hits, ponieważ soundtrack ogólnie z trzeciego świata, ten, który słyszeliśmy na początku, to jest oryginalny soundtrack, który był w Spyro 3 Greatest Hits na PS1, bo gdybyśmy odpalili zwykłego Spyro 3 wersję amerykańską lub europejską, to tam nie leciałaby ta muzyka, którą teraz słyszeliście, tylko leciałaby muzyka z pierwszego świata, z jakiegoś powodu. Nie wiem w ogóle, co to jest Insomniak w ogóle wyobraża. Co do miodowego szlaku, to powiem szczerze, że miałem z nim takie wspomnienie, że był to poziom, który... Jakbym miał go określić w paru słowach. Był dosyć ciekawy. Nie był on ani trudny, ani ten... Był taki okej, bym mógł powiedzieć. Ostatni, co prawda, poziom speedwayowy skopał mi trochę zadek, ale o nim opowiemy sobie kiedy indziej. Dobra, teraz bum 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 leci do ciebie, a nie, jednak nie poleciało. Aj, kurczę pieczone, myślałem, że poleci. Teraz poleci. Dobra, zostałeś troszeczkę sparaliżowany. No dawaj, nie bądź taki. Oj, kurde, nie trafiłem. Ajajaj. O, poziom urzucenia jest bardzo niski, czyli mi pewnie pada odłączy w którymś momencie. Ale tam podłączymy sobie za niedługo, co to za problem. Ja nie widzę. Dobra, dobra. Widzimy tutaj, że zaraz zostanie on pociśnięty. Okej, uderzyłeś w to, a ja zaraz zrobię coś takiego. O, cię dorwę i zrobię coś takiego. Męk. I nara, gościu. Jestem pierwszy. Wywalczyłem o to swoje miejsce. Oj. Szybko leć, szybko. Ale dałem dupy. Ojejku. Ale dałem dupy. Na szczęście chyba go jeszcze dogonię, mam taką nadzieję. On daleko nie poleciał. A zaraz będę mógł go ciachnąć. Chodź tutaj, blisko. Patrz, jak cię dojadę. Widzisz? Trzeba było nie kozaczyć, gościu. Okej, dobrze. Teraz byle być pierwszym, nie zostać wrobionym w nic. Bo nie mam zamiaru uderzać się pomiędzy tymi ścianami. Powiedziałem raz. I tak też pozostanie. Ja wyścig chcę mieć wygrany i już. No i bardzo dobrze, o to chodziło. Wychodzimy stąd. Gamoniowate bombusy, Jezus Mary, ale oni się tutaj cisną, o Jezu. Pociski na poziomie. Henry Pota. O, bąbelki, ale słodko. Dobra, niech będzie wyścig na czas. Okej, przyjąłem. To lecimy. Zbieramy sobie teraz plastry miodu. Bo te plastry miodu, to z tego co pamiętam, to były żółte klejnoty, z tego co pamiętam, w oryginale. Teraz przelatujemy przez ul. Czyli tutaj chyba były czerwone klejnoty albo niebieskie, nie pamiętam. Wiecie, jeżeli będę pamiętał, to będę pamiętał, czyli będę wam tutaj o tym mówił, a jeżeli nie do końca, to w trakcie teraz tego speedwaya pojawią wam się mniej więcej wytyczne, co za co się dostaje. Żebyście... Wow, kurde. Nie tu wleciałem, nie w tę dziurę. Jezu, jak to dziwnie brzmi.
Jest jakiś chyba ul, który pominąłem. Okej. Tu się świeci, tam się świeci. Gdzie się nie świeci? Jak nic, jest jeden ul, który został pominięty, tylko nawet nie wiem, który. A może specjalnie, nie wiem, gra mi go nie zaliczyła. Żebym teraz jak taki ćwok szukał. No nie wiem. W każdym razie, jeżeli chodzi o te wyzwanie, to z tym wyzwaniem nie miałem w ogóle problemu, kiedy grałem pierwszy raz w Spyro 3. Tak więc możecie uspokoić się i mnie nie wyzywać, hehehe. O, to tutaj? Jest, to tutaj było. Krzyk. A gdzie jest dzik? Dobra. Nie mam zamiaru pobijać rekordu, mam teraz zamiar poszukać tego Huntera, który w zasadzie chyba jest tutaj. A wiem, że go widziałem gdzieś. Taś, Hunter, gdzie jesteś? Ja cię tu zaraz znajdę i nie będzie fajnie. O, jesteś, widzicie? Widzicie, jak go łatwo znalazłem? Uważaj, Spyro! W okolicy krąży ogromny owczy spodek! Szelmy próbują mnie porwać! Podkradłem im jajo, które sobie upatrzyły i chcą się zemścić! Okej. Poczekaj tu, a czyli... ja zwabię spodek do rzeki miodu! Czyli mamy powtórkę z rozrywki, jeżeli chodzi o owieczki, spoko. Zaczyna! A nie, dobra, tu mamy coś jeszcze innego. To teraz mamy tak, że będziemy pływali tym Hunterem sobie. Będzie musi uważać na przeszkody. Aha, takie buty. I nic nie możemy robić. Ani strzelać, ani nic. Okej. Dobra, to pamiętam, że to było łatwe, bo to nawet... jak pierwszy raz grałem w Spyro, to nie miałem z tym żadnego problemu, tak więc to myślę, że to będzie easy. Wystarczy tylko po prostu uważać na przeszkody i tyle. Nic szczególnego. Zaraz zostaniesz trafiony, gościu, i będziesz se spał. Haha, widziałeś? Nikt nie prześcignie geparda. Patrz, jajo też wyszło z tego cało. Norek, Tadeusz Norek. Ale mamy wszystkie zrobione tutaj chyba. Elo Benz, wychodzę z poziomu. Sparks, ty se uważaj. Bo jak Spyro znajdzie kobietę, to tak naprawdę będzie bardzo to dziwnie brzmiało z twojej strony. Iu. No dobra. Dopłynęliśmy w końcu. Więc teraz szukajmy tego poziomu. Gdzie on jest? A, to jest to. Zaginiona flota. Bardzo dobrze. Więc póki co mamy dwa poziomy zrobione na 100%, co mnie niezmiernie cieszy. Więc lecimy teraz na zaginioną flotę. Zróbmy jeden z tych dłuższych poziomów. Chociaż nawet go lubię, to jednak wolę go robić na początku, dlatego że on jest dosyć długi i monotonny w pewnych momentach, tak więc sami sobie zobaczycie za niedługo. Tak przynajmniej mi się wydaje. Tylko ostrożnie z tymi częściami, smoczku. W tym grajdołku jest więcej duchów niż kiedykolwiek chciałbyś spotkać. Kurdele bele, a już prawie udało mi się znaleźć swój skarb. Kurdele bele, szalony Ed, grajdołek. O Jezu, ale piękne zdania. Dobra, no to lecimy z Koksem. To w ogóle ta muzyka to jest remix tej, Shilly. Ten, co teraz będziecie słyszeć. O, czekaj, chwilę. Oj. Ojejku. Aż się musiało kichnąć. Tak jak wy widzicie, nie bez powodu mówię, że to jest długi poziom, bo jednak
600 klejnotów i 6 jajek zobowiązuje, tak więc nie ma co tutaj nawet mówić o tym, że nie wiem, jest to jakiś krótki poziom, jest to w cholerę długi poziom i każdy o tym wie. Każdy? No chyba, że szalony Ed o tym nie wie. Co tu mamy? O, możemy plunąć tym. Ho, tu widzicie? Patrzcie, jak ducha porobiliśmy. Jeszcze przy okazji to rajnoki były. Ha! Kto by się spodziewał? No ja na pewno nie. Okej, okay, to duchy teraz porobimy w taki sposób. Bang, 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 bang. Jak najbardziej tak. O to chodziło. O to się właśnie rozchodziło, jakby to mój serdeczny kumpel, przyjaciel Szazu by powiedział. Pozdrawiam cię serdecznie, kolego mordo i wariacie, kurde. Ale jest szalony Ed. Myślę, że do skarbu to w tę stronę. Ale żeby się do niego dostać, trzeba się przebić przez ten statek. A, bo wy w ogóle nie wiecie, szalony Ed to jest jakby taki poszukiwacz skarbu, więc on teraz myśli tylko o jednym i tym samym, czyli myśli praktycznie o poszukiwaniu skarbów, mimo że generalnie to jest słabo przygotowany na to. Chociaż dobra, nie, cofam to co mówię, Akilov. Akilov to wiecie, zobowiązuje jednak. No to tak więc fabuła tego poziomu polega na tym, że będziemy musieli zaprowadzić szalonego Eda do jego oczywiście miejsca, gdzie będzie chciał skarb wydobyć. Czy mu się to uda? Nie wiem. Nie chcę zgadywać, ale podejrzewam, że nie. Tak więc masz ziomek, idź sobie tam dalej, a my za ten czas zrobimy Kongo Bongo i wlecimy tam, o ile będę mógł. Bardzo bym chciał tam wlecieć. Wiem, że w oryginale się da tam wlecieć, ale może się uda, może nie. Kto tam wie. Nie, niestety nie da się tam wlecieć. To nie jest jak w oryginale, gdzie możesz wykonać, powiedzmy, różne glicze, które pozwolą ci się tam dostać. Niestety. To nie ma wolnej Amerykanki. Co troszeczkę z jednej strony jest szkoda, a z drugiej strony, no, trudno się mówi, żyje się dalej. Niestety nie można, że tak powiem, mieć wszystkiego. Dobra, co tutaj mamy jeszcze? Pyk, 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 pyk. No, tak więc tutaj sobie fajnie muzyczka leci. 123, no to bardzo ładna liczba. I teraz dostajemy się tutaj i lecimy z koksem. Mamy checkpointik, bardzo dobrze. Tutaj przy okazji towarzystwo zaraz również zostanie uspokojone. I teraz zium. A, jeszcze jastrzębie trzeba pocisnąć, ahoho. Z tymi to dopiero będzie. A, jednak nie. Ale spylił mi, kurde, uciekł mi. Co za typ. Chodźcie tu. O, leci tu chyba w moją stronę. A ja jednak mi się wydawało. Dobra, to chyba trzeba będzie go z innej strony porobić. Kurczę, to... Powiem wam szczerze, czasami mi się wydaje, że te rajnoki to w ogóle nie są żadne przeciwniki. Tak jak się dłużej nad tym zastanowisz. Niby to są przeciwnicy, ale... Kurczę, no słabiutko bym wam powiedział szczerze. Okej, pyk. Zium.
Jesteśmy już na samym końcu w zasadzie. To jest tutaj to miejsce, gdzie niby jest rzekomy skarb, ale ja tutaj żadnego skarbu nie widzę. Żadnego skarbu tutaj nie widzę, więc coś mi tutaj kurde kręciłeś, ty szalony Edzie. A dobra, jest tu skrzynka. Patrz na to! Jakiś dureń ukrył jajo w moim skarbie. Jaki dureń? To jest skarb prawdziwy, ty pierdolisz. Craig. Dobra, Craiga uratowaliśmy. Craiga. O, jesteśmy tutaj. Ale my nie chcemy tam iść. O, my chcemy iść tutaj, do góry. O, proszę. Tu do góry, bo tu będą klejnoty. A nawet jeden klejnot, ale zawsze coś. I tam są klejnoty, więc tam będziemy mogli zaraz robić poziom, znaczy bonus lub podpoziom w poziomie. A teraz ciśniemy z tymi frajerami, frędzlami. Jednego i drugiego zaraz pociśniemy. O, dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze, kurde, nie, jednak nie dobrze. Dobra, teraz jest dobrze. Teraz ostatniego. Jest, gitara. To był ostatni? No tam są jeszcze. Trafię cię, czy cię nie trafię? Kurde, myślałem. Za dużo myślę, a za mało robię. Trzeba z tym skończyć. O, widzicie? Jak chce, jak ktoś chce, to potrafi. Jak ktoś nie chce, to no niestety nie potrafi. No kurde, tam nie chce się coś... Tam nie chce coś dolecieć. To tam będzie chyba ciężko wymierzyć, wiecie? Tak mi się wydaje. No kurde, co jest? Tutaj jeszcze wyżej? No tak, to słabo trochę. Tak? Ty, no nie chcę, nie działa coś. Nie rozumiem tego, nie rozumiem. To lecimy w tamtą stronę teraz, do tych krabów. Yo, kraby. Gościu, spadaj mi stąd. Wlecę w ciebie, kurde. Oh yeah. Dobrze. Dobrze idzie, kurczę. Nie no, powiem szczerze, że może trochę przesadziłem na początku. Jakoś tak mam jednak jakąś nostalgię z tym poziomem. Pewnie nie miałem nostalgii do tego poziomu jakiejś za bardzo pozytywnej, dlatego że musiałem tutaj wracać. Bo raz zrobiłem taką głupotę, że ten poziom zostawiłem na sam koniec, a później dzieje się coś takiego, co troszeczkę zmieni tok fabuły i to jeszcze w tym świecie. Do czego zresztą za niedługo przejdziemy pewnie, bo to mówię wam, góra jeszcze z dwa poziomy, może jeden i zobaczycie, o co chodzi. To jednak, no mówię, kurczę, troszeczkę się wtedy, no... Z deko zawiodłem, ale no teraz jest deko dobrze, tak mi się przynajmniej wydaje. I miejmy nadzieję, że tak też będzie. Dobra, tutaj mamy to, więc lecimy dalej. Tu będziemy mieli teraz wyzwanie, które po prostu trzeba zrobić. No trzeba, bo to jest obowiązek. Obowiązek każdego obywatelskiego smoka. 265 i 1 na 6 jajek. Kurczę, ale słaby wynik. Dobra, lećmy tutaj.